pierwszy prowadzący wyjechał z Polski podczas antysemickiej nagonki w 1968. Jego następczyni wyleciała z pracy za wisiorek w kształcie krzyżyka. Teleturniej zniknął z telewizji, bo kojarzył się z minionym systemem. Stanisława Ryster zawsze siadała na fotelu nieco na ukos, zakładała nogę na nogę, chwytała włącznik, którym przyłączała na zmianę muzykę w słuchawkach graczy i zaczynała czytać pytanie. Gdy kończyła, następowało zwykle coś, co we współczesnej telewizji jest niedopuszczalne. Cisza, bo na odpowiedź uczestnicy mieli nawet 2,5 minuty. Czasem, gdy minął już czas na zastanowienie się, rozpromieniony zawodnik natychmiast udzielał prawidłowej odpowiedzi. Ale zdarzało się, że w tej ciszy tężał i widać było, iż z każdą sekundą dochodzi do niego coraz bardziej wyraźnie myśl. Tyle starań, tyle lat i wszystko na marne. Od 1962 roku przez 44 lata teleturniej Wielka Gra ściągał w weekendy przed ekrany najpierw co miesiąc, a od połowy lat 70. co 2 tygodnie wielomilionową widownię, aż w lipcu 2006 prezes TVP zdjął go z ramówki jako symbol perelowskiej telewizji. Uczestnicy i miłośnicy teleturnieju protestowali, że telewizja złamała publiczne przyrzeczenie. Słali petycje, grozili pozwami. Prezes Wildstein tłumaczył, że spadła oglądalność. Jeden z uczestników teleturnieju stwierdził, że telewizja złamała publiczne przyrzeczenie, bo wiele osób, które przebrnęły przez eliminację, czekało w kolejce na swoją grę, a niektórzy może nawet i kilkanaście lat, bo procedura związana z udziałem była skomplikowana. Najpierw przyjeżdżało się do Warszawy na eliminacje odbywające się w budynku TVP przy ulicy Woronicza, a z czasem w pobliskiej szkole. Składały się z dwustopniowego testu z pytaniami, znacznie trudniejszymi od padających potem na wizji. Na przykład uczestnicy eliminacji z tematu Zwierzęta kopytne świata musieli wiedzieć, ile pierścieni na rogach miał Rydbok Górski, a specjaliści od piastów, za ile grzywien srebra książę Konrad I Głogowski uzyskał od biskupa wrocławskiego uwolnienie od nałożonej klątwy. Uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik, Stanisława Ryster zapraszała na występ w telewizji, przy czym kolejność z reguły ustalała sama. Wszyscy marzyli o tym, żeby załapać się do pierwszej pary. Zdarzało się bowiem, że testy przechodziło wiele osób i redaktor Ryster formowała z nich nawet kilkanaście par. Te z dalszymi numerkami nie miały szans na szybkie pojawienie się w telewizji i musiały czasem czekać latami. W eliminacjach startowali urzędnicy, kierowcy, prawnicy i nauczyciele. Mniej było inżynierów i lekarzy. W większości zgłaszali się pasjonaci, dla których nagroda pieniężna stanowiła tylko dodatek, bo największą frajdą była możliwość sprawdzenia się. Niektórzy z uczestników wygrywali kilkanaście razy. Rekordzista Jan Wolniakowski z Kokoszek pod Poznaniem, pracownik poznańskiej fabryki łożysk tocznych, aż 18-krotnie w tematyce związanej z literaturą. Twierdził, że ma pamięć fotograficzną, zapamiętuje wszystko, co przeczyta i zobaczy. Twórcy teleturnieju nie faworyzowali ludzi o wiedzy encyklopedycznej, ale raczej stawiali na hobbystów, którzy stali się specjalistami w jakiejś dziedzinie, nierzadko dorównującymi ekspertom układającym pytania. To był jedyny teleturniej, na który publiczność przychodziła z własnej woli, a nie z łapanki, mówiła Stanisława Ryster. Na trybunach nie było wrzasków czy sterowanego aplauzu. Dla wielu wygranie Wielkiej Gry było wielkim marzeniem. Wielką Grę sprowadził do Polski Ryszard Serafinowicz. Teleturniej został wyemitowany po raz pierwszy w listopadzie 1962 i z miejsca przebił wszystkie inne. Główna wygrana wynosiła 25 tysięcy złotych, czyli stanowiła mniej więcej równowartość średnich zarobków rocznych. Telewizja nadawała program początkowo na żywo, raz w miesiącu, w ostatnią niedzielę zarezerwowaną dla tego typu rozrywek. Na początku jeden uczestnik, obowiązkowo niezwiązany zawodowo z tematem, zamknięty w szklanej kabinie ze słuchawkami na uszach, odpowiadał na pytania z wybranej dziedziny. Historii, geografii, literatury, muzyki, sztuki, z czasem także zoologii, marynistyki, a nawet kosmologii. Nigdy w Wielkiej Grze nie pojawił się sport, mimo apeli jego pasjonatów. Władza tylko 3-krotnie narzuciła tematy politycznie poprawne. Historia gospodarcza w 30-leciu PRL, polityka zagraniczna PRL w latach 1945-80 i kultura w 40-leciu PRL.
PL. Jednak gdy oglądalność Wielkiej Gry osiągnęła szczyt, nagle okazało się, że Ryszard Serafinowicz musi z Polski wyjechać. Urodzony w 1924 dziennikarz pochodził z Wileńszczyzny. W czasie wojny był członkiem grup szturmowych Szarych Szeregów, a potem żołnierzem oddziału Armii Krajowej, który przeprowadzał najtrudniejsze akcje. Najsłynniejszą – udany zamach na Franca Kuczerę, szefa SS i gestapo w dystrykcie warszawskim Generalnego Gubernatorstwa 1 lutego 1944. Ale nie za akowską przeszłość popularny prezenter musiał opuścić Polskę, lecz z powodu antysemickiej nagonki rozpoczętej przez władzę w 1963. Tyle, że Serafinowicz miał korzenie tatarskie, a nie żydowskie. W 1969 Serafinowicz wyjechał do Włoch, a następnie do Kanady, gdzie objął sekcję polską Radia Kanada. Redakcją teleturniejów jeszcze przed jego wyjazdem zaczęła kierować Joanna Rostocka, blond włosa gwiazda telewizyjnego ekranu, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego i hrabianka. I choć była żeńskim rodzynkiem w redakcji, to męski skład posługiwał się nawet przy niej dość ordynarnym językiem. Nie mogąc tego znieść, ustawiła kiedyś w redakcji dzban, do którego za każde przekleństwo należało wrzucić 5 zł. Od wyjazdu Serafinowicza to właśnie Rostocka stała się twarzą Wielkiej Gry. Telewidzowie lubili ją m.in. za okazywanie na wizji emocji. Zdarzało jej się podskakiwać z radości, gdy ktoś wygrał. W grudniu 1970 pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek, który szefem radiokomitetu mianował Macieja Szczepańskiego, redaktora naczelnego Trybuny Robotniczej. Za jego czasów telewizja bardzo się zmieniła. Na Zachodzie kupiono nowoczesny sprzęt, zaczęła się też m.in. produkcja programów rozrywkowych, wzorowanych na emitowanych w zachodnich stacjach. Przede wszystkim jednak TVP realizowała główne zadanie, czyli chwaliła politykę partii, stając się główną tubą gierkowskiej propagandy sukcesu. W telewizji Szczepańskiego Polska wyglądała jak potęga gospodarcza i kraj ludzi szczęśliwych. W czerwcu 1976 szef radiokomitetu osobiście potępił z ekranu uczestników protestów robotniczych w Ursusie i Radomiu. Szczepańskiego, miłośnika wystawnych imprez, safari i żeglarstwa, nazywano na Woronicza krwawym Maćkiem, bo dokonał czystki, wyrzucając z telewizji ponad 400 osób. Prezenter pogody Czesław Nowicki, zwany Wicherkiem, wyleciał za zapowiedzenie na 1 maja burze nadchodzące ze wschodu. Witold Zadrowski z programu Parnasik, zapuszczenie przemówienia Józefa Piłsudskiego w dniu wizyty radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa, a Joanna Rostocka została zwolniona za wisiorek. O tym zwolnieniu przy Woronicza krążyły legendy. Według jednej z wersji zdecydowała uroda Rostockiej, w której zakochał się członek ekipy realizującej Wielką Grę. Odrzucony zazdrośnik podobno podczas emisji teleturnieju w maju 73 zrobił zbliżenie na jej szyję, na której znajdował się wisiorek z krzyżykiem. W każdym razie Szczepański go zobaczył. Po zwolnieniu Rostockiej Wielką Grę zaczęła prowadzić Stanisława Ryster, która czytała uczestnikom pytania przez 33 lata. Prowadziła program twardą ręką. Skończyło się, powiedziała kiedyś do zawodników. Przychodzenie do ludzi, do domów, w niedzielę w porze obiadowej bez marynarki lub żakietu u pań. Kto ich nie ma, nie wystąpi. Teleturniej przeszedł gruntowne zmiany, za którymi stał Wojciech Pijanowski. Specjalista przecież od gier logicznych i teleturniejów. W późniejszych latach tworzył lub współtworzył znane programy i teleturnieje. Między innymi Jarmark, Koło Fortuny, Magię Liter czy Tysiąc Pytań. Wymyślił też formułę Wielkiej Gry, która obowiązywała od połowy lat 70. aż do ostatniej emisji programu. W teleturnieju startowało dwóch zawodników, którzy musieli odpowiedzieć na 20 lub więcej pytań, jeśli pojedynek pozostawał nierozstrzygnięty. Zwycięzca już samotnie walczył w kolejnych etapach aż do finału, odpowiadając na 9 pytań trzech ekspertów, a następnie wybierając pytania z koła. Pijanowski najwyraźniej je lubił. Gdy przebrnął przez te wszystkie etapy, odzywały się fanfary. Nagrywany odcinek obejmował maksymalnie 3 tematy, choć trzeci często się nie mieścił. Bywało, że pojedynek okazywał się nierozstrzygnięty. Wtedy należało rozegrać go ponownie. Pojawiały się też reklamacje. Szczególnie niewdzięczna była rola rezerwowego gracza, który po eliminacjach dostał od Stanisławy Ryster numerek 3. Musiał przyjechać na nagranie z pełną świadomością, że raczej nie zagra. Przypadki, by rezerwowy wszedł do gry, zdarzały się sporadycznie. Na przykład, gdy jeden z zawodników zasłabł przed wejściem do studia, albo ktoś miał wypadek, albo może ktoś spóźnił się na pociąg. Dzięki bardzo za obejrzenie, jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuki do góry, a jak nie to w dół, a my się widzimy w następnym filmie. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.